Dziś gotujemy porcję bezglutenowej zupy soczewicowej. No gluten. Nie dostaniecie glutenu. Najpierw odważamy składniki bulionu. Sherry, bazę warzywną, przecier czosnkowy, oliwę i ocet. Są one przewożone do warzelni, którą zarządza ten duet. Pracownicy wsypują do mieszalnika wypełnionego wodą skrobię i tajną mieszankę przypraw. Podgrzana mieszanina jest pompowana do kotła. W trakcie gotowania zaczynu trwa siekanie i odważanie warzyw. Przyszykowane w pudłach porcje lądują w kotle. Dodajemy dynię szparagową, cukinię, marchew, czerwoną i zieloną paprykę, seler naciowy, cebulę, a także składniki bulionu i przecier pomidorowy. Oprócz soczewicy zupa zawiera mnóstwo innych warzyw. Soczewica to roślina strączkowa i ma mnóstwo białka. Pora zwiększyć temperaturę i ugotować zupę. Trzeba jeszcze dodać wysuszoną soczewicę, ale dopiero przed napełnianiem. Chodźmy na dół. Ugotowana zupa jest pompowana do maszyny napełniającej. Najpierw urządzenie rozkłada kartonowe pojemniki, a potem wsypuje do nich porcję suszonej soczewicy, wlewa pół litra zupy i dopełnia wodą. Po zamknięciu kartoniki są układane na tackach, umieszczane w sterylizatorach i gotowane przez 30 do 40 minut. Następnie chłodzą się, a potem są pakowane w kartony zbiorcze, układane na paletach i wysyłane fanom Kronik Seinfelda, to znaczy miłośnikom zupy. Później wystarczy już tylko przelać zawartość do miseczki i zjeść ją łyżką. Można unieść miseczkę i machać łyżką niemal jak łopatą, a resztę po prostu wypić. A co robić, gdy znów trafimy do sklepu Ala? Przestrzegający zasad mogą liczyć na dodatki, a nieprzestrzegający mogą nie dostać chleba. Jak to bez chleba? Nie dostaniecie zupy.